Cześć, z tej strony Karolina Sobańska. Witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu, czyli w programie, do którego zapraszam wyjątkowych gości i rozmawiam z nimi o zdrowiu, ekologii, świadomym życiu, uważności, etycznej modzie czy psychologii. Dzisiaj mam dla Was drugą rozmowę z cyklu, który stworzyłam wspólnie z marką Adidas w ramach ich kampanii Reimagine Sport. To już drugi podcast, który jest dostępny w wersji wideo i możecie go obejrzeć na moim kanale na YouTubie youtube.com/Karolina Sobańska. Tematem przewodnim całej tej serii jest aktywność fizyczna i holistyczne podejście do sportu oraz to, że każdy może trenować niezależnie od rozmiaru, upodobań czy wyników. Tydzień temu rozmawiałam z Dominiką Nachajowską o balecie amatorskim i powrocie do ćwiczeń rekreacyjnych. Za to moja dzisiejsza gościni to trochę przeciwna strona spektrum, a przynajmniej na pierwszy rzut oka, bo Ania Fritz-Fabianek jest trenerką personalną, pasjonatką zdrowego stylu życia i wszelkiej aktywności ruchowej, ale w szczególności dwuboju olimpijskiego, a jej podejście do treningów jest ujmująco dojrzałe i rozsądne i to właśnie zdrowie fizyczne jak i psychiczne jest tym, co przyświeca Ani w jej pracy zarówno z podopiecznymi, jak i nad sobą samą. W dzisiejszej rozmowie Ania po pierwsze podzieli się z nami swoją historią, opowie o wyzwaniach związanych z budowaniem masy oraz o drodze, jaką przebyła do czucia się kobieco w swoim umięśnionym ciele, ale przede wszystkim przybliży nam swoją filozofię i wyjaśni, dlaczego wierzy, że sport daje nam niezależność. Niesamowita kobieta, inspirująca rozmowa. Zapraszam serdecznie do wysłuchania. Aniu, pytanie na rozgrzewkę. Dobra. Czy robiłaś dzisiaj trening? Jeszcze nie. Ale planujesz? Tak, jak najbardziej. Dzisiaj jest środa. Tak. No, 21, klasycznie. Zajęcia z dwuboju olimpijskiego. Ile razy w tygodniu trenujesz tak dla siebie? Dobra, dla siebie trenuję różnie. Staram się nie schodzić poniżej 3-4 treningów tygodniowo. Jest to dla mnie bardzo ważne, żeby utrzymać siebie fizycznie i psychicznie na odpowiednim poziomie, a jednak treningi mi bardzo w tym pomagają. Też ze względu na moją pracę, jak i też moje ogólne zamiłowanie do aktywności. Więc staram się nie schodzić poniżej tej liczby, ale też nie przekraczać 5-6 jednostek w tygodniu, no bo jednak też pracując jako trener, mam wymagającą pracę fizycznie, więc muszę odpowiednio balansować tymi wszystkimi bodźcami zewnętrznymi, patrząc też na mój wiek i odpowiednie warunki do regeneracji, żeby no po prostu się nie zajechać. Powiedz mi jeszcze z czystej ciekawości, ty trenujesz ze swoimi podopiecznymi? Nie. To jest w ogóle moja zasada odgórna. Nigdy nie trenuję na treningu z moimi podopiecznymi, ponieważ to dla nich jest 100% mojej uwagi. Oni tam nie są dla mnie, tylko ja jestem dla nich, więc nie skupiam się na tym, co ja mam robić, tylko skupiam się na tym, co oni robią, wykonują, żeby robili to jak najlepiej dla siebie w odpowiednich zakresach, żeby po prostu ich usprawniać, a nie powodować, że coś może się wydarzyć, więc jakby zawsze się trzymam tej zasady, pokazuję ćwiczenia na początku, dopiero później gdzieś moi podopieczni wykonują ćwiczenia czy ruchy, które pokazałam, tak? Ale nie ćwiczę z nimi. Czyli trenujesz ich, ale też nawet mówiłaś o tym, że ty im pomagasz, że dbasz o ich formę, dbasz o ich zdrowie, ale twoja historia jest dla mnie bardzo ciekawa, bo ty przez wiele lat nie trenowałaś, bo myślałaś, że sport może ci w jakiś sposób przeszkadzać i właśnie kontuzja sprawiła, że przestałaś ćwiczyć. Co takiego się stało, że wróciłaś do treningów i zrozumiałaś, że jednak ta aktywność fizyczna może ci pomóc? W ogóle ta historia była nawet o tyle śmieszna, że nawet nie, że sport mi będzie przeszkadzał, tylko posłuchałam się lekarza, w cudzysłowie lekarza, jakby, który klasycznie potrafią powiedzieć, że skoro coś sprawia ci ból, to tego nie rób, ale nie ma żadnych innych rozwiązań. To było wiele, wiele lat temu. Miałam problemy z odcinkiem lędźwiowym kręgosłupa i z kolanem. Po wielu latach grania w siatkówkę, skoków i tym podobne. I tak naprawdę pierwszym impulsem do powrotu do sportu była moja siostra, która sama po wielu latach potrzebowała jakby się ruszyć i coś ze sobą zrobić i wrócić jakby do lepszej formy i lepszego samopoczucia. Tylko bała się iść sama, więc zapytała mnie, czy pójdę z nią. I tak razem trafiłyśmy na zajęcia grupowe. I tak się to zaczęło na nowo, że się wkręciłam, że
zobaczyłam, że zajęcia grupowe, intensywne ćwiczenia mnie nie zabiją. Co prawda te zajęcia grupowe poprzedzała wcześniej dość długa praca z rehabilitantem i fizjoterapeutą, moim serdecznym przyjacielem Pawłem, który tak naprawdę w pierwszej kolejności postawił mnie na nogi, jeśli chodzi o kręgosłup, i to był dla mnie taki czynnik warunkujący w ogóle powrót do czegokolwiek, bo miałam jakby dyskopatię odcinka lędźwiowego na takim poziomie, że no miałam problemy z tym, żeby wstać z łóżka czasem, a dopóki nie strzyknęłam kręgosłupem i tam pewne rzeczy nie wskoczyły na swoje miejsce. On mnie z tego wyciągnął, potem kolejnym impulsem właśnie była moja siostra i jakby ona się bardzo przyczyniła do tego, że wróciłam na salę, na zajęcia grupowe, zaczęłam się ruszać i na nowo poczułam te endorfiny, ten skok takich pozytywnych emocji i tego, że jakby to jest siła sprawcza, jest w moich rękach, a nie lekarza, który mi mówi, że coś mogę, czego nie mogę. I tak naprawdę to było dla mnie kluczowe, że zaczęłam patrzeć na to, że aktywność, że znowu aktywność nie zawodowa, ale taka naprawdę na wysokim poziomie, nie profesjonalnie, ale na wysokim poziomie, pozwoli mi wrócić do pełnej ruchomości, pełnej sprawności. Ale ten twój powrót do formy, to rozumiem, był długi proces. Tak. Ile ci to zajęło? Jak w ogóle wyglądała ta transformacja? Znaczy, to zależy, co rozumiemy pod pojęciem formy. Dla każdego jest to zupełnie coś innego. Początkowo fajnie było w 3 miesiące na tyle wypracować sobie takich głównych grup mięśniowych i zbić wagę, tak że po 3 miesiącach pojawiła mi się krata na brzuchu i był fajny sterczący tyłek, nie oszukujmy się panie, lubią mieć fajną pupę. I to był pierwszy taki impuls, że o, jestem w formie, fajnie. Potem do tego gdzieś tam doszło bieganie, biegi z przeszkodami, Runmageddon, ale nagle się okazało, że tak naprawdę ta forma jest tak szerokim pojęciem, w którym zabrakło mi siły, po prostu. I nagle dzięki jakiejś osobie poznałam CrossFit, może tak. I CrossFit otworzył mi na nowo jakby całe pojęcie formy. Że powiedz nam, czym jest CrossFit? To jest temat bardzo popularny teraz i dużo osób zaczyna się interesować CrossFitem, trenować CrossFit, ale mogłabyś go szybko zdefiniować? Dobra, to jeszcze powiem tak, że CrossFit tak naprawdę teraz troszkę schodzi na bok. Ludzie mówią, że trenują CrossFit, ale ludzie przestali rywalizować, znaczy troszkę przestają rywalizować z innymi aż tak. Zwrócili uwagę na to, że tempo wykonywania ćwiczeń nie zawsze idzie w parze z jakością, a zazwyczaj nie idzie, więc troszkę jakby te założenia CrossFitu, żeby szybciej, więcej, dalej, troszkę to zeszło na bok. I uważam, że to jest zachłyśnięcie. Tak, że najpierw było chwilowe zachłyśnięcie i każdy przez to przechodzi, ja też przez to przeszłam i chciałam szybciej, więcej, dalej, w ogóle być najlepsza, rywalizowałam ze sobą, ze wszystkimi, pokonywałam granice. Ale zobaczyłam, że to nie zawsze jest okej dla nas samych, dla naszego ciała i poznałam też super trenerów, którzy odczarowali to w zupełnie drugą stronę na warszawskim rynku, zresztą polecam i szczerze pozdrawiam Training Club, gdzie cała ta kwestia treningu funkcjonalnego, bo tak to można nazwać, gdzie mamy trening siłowy, dołu ciała, góry ciała, trening stricte gimnastyczny, trening wydolnościowy, trening ciężarowy, który jest jakby wydzielony do oddzielnej sekcji, trening plyometryczny, czy właśnie treningi mocy. No to wszystko jest to, co możemy tak naprawdę spotkać w crossficie, ale jest wyłączony ten czynnik powodujący, że ludzkie ego po prostu startuje na taki poziom, że ludzie się tam zabijają dosłownie. Niewiele jest takich miejsc w Warszawie, ale fajnie, bo coraz większa jest w ogóle świadomość i w Polsce i ludzie bardziej kierunkują się w stronę sprawności jakości, a nie zabijania się o tak zwane przysłowiowe złote kalesony. Więc w tą stronę, więc tak naprawdę no, CrossFit w swoim założeniu jest dla mnie treningiem funkcjonalnym, opierającym się o właśnie gimnastykę, podnoszenie ciężarów i wydolność. I w tych trzech elementach tak naprawdę zawarta jest ta specyfika, tylko tyle, że no, tam jest bardzo duża intensywność, bardzo często duże ciężary, naprawdę skomplikowane ruchy, do których większość osób też często nie jest gotowa. Ja też niejednokrotnie robiłam elementy, na które jeszcze nie byłam gotowa siłowo. No i okupowałam to później bólem, na przykład barku i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I po prostu z biegiem czasu no, zrozumiałam, że nie tędy droga.
Więc tak naprawdę dalej wykonuję te wszystkie elementy, które są na crossficie, ale bez presji czasowej, gdzie jestem w stanie się skupić na jakości, kiedy wiem, że to jest dobre, a kiedy nie jest dobre, to czuję, że nie jest dobre, ale nie okupuję tego później jakąś kontuzją czy bólem. Ale jednak crossfit sprawił, że ty byłaś bardziej zmotywowana, tak, żeby zmieniać swoją sylwetkę i w ogóle też zmienić swoje życie, mogę tak powiedzieć? Czy tak. To miało aż tak duży wpływ na ciebie? Miało bardzo duży wpływ na mnie, ponieważ zrozumiałam, że jest wiele takich elementów, które pozwalają mi cały czas przesuwać tą granicę, że tam cały czas jest coś, co na mnie czeka, co bym chciała osiągnąć, czy to pierwszy muscle up, czyli siłowe wspieranie na kółkach, czy... Dobrze, potrzebujemy tego słowniczka, więc mów. Przepraszam. Czyli podciągnięcie na kółkach z transferem i z wypchnięciem. To zawsze było moje marzenie, żeby to zrobić. Oczywiście jak zrobiłam, to kolejnym celem było zrobienie 3 pod rząd. Jeszcze mi się nie udało, ale też nie ukrywam, że przez długi czas gdzieś tam to zarzuciłam. Zredefiniowałam sobie też pewne jakby moje cele, no bo zawsze chciałam chodzić na rękach i że to jest super i wszystko fajnie, ale z drugiej strony tak na dobrą sprawę, czy ja tego potrzebuję? No bardzo, bardzo, to jest jakby... bardzo istotne. Hello, okej. Okay. Ale co musiałaś zrobić, żeby mieć więcej siły? Czy to oznaczało robienie masy? Tak. Bo z tego co wiem, to była dla ciebie też długa droga. Oj, była długa droga. Ja w ogóle jak zaczynałam, wróciłam do sportu, to ważyłam jakieś 58-59 kg, ale byłam takim żeleczkiem, w sensie nie miałam siły na nic tak naprawdę. Momentalnie zbiłam wagę do 53. Byłam takim, no, takim misiem pluszowym, taka fluffy i jakby, no nie oszukujmy się, no taka byłam. Jakby długa 7- czy 8-letnia przerwa od sportu, gdzie no, nawet lekarz zabronił mi jeździć na rowerze, bo mnie bolało wtedy kolano, no to jednak też robiło swoje, jakieś tam rekreacyjne rzeczy pod tytułem basen. Czy od czasu do czasu pogranie w siatkówkę nie budowało mi tej sylwetki. No ale bardzo szybko zbiłam do 53 kg, więc to się tak stało samo naturalnie. Nie tak, że ja nie jadłam i tylko trenowałam, bo uwielbiam jeść i to jest w ogóle jedna z największych przyjemności zaraz po sporcie w moim życiu. Zgadzam się. I u mnie jest odwrotnie, nagle się będzie okazało... jedzenie, bo to będzie spać. Nie, właśnie więcej trenuję, żeby potem móc więcej zjeść, więc to taka zależność. I nagle się okazało, że jestem totalnym chudym patyczkiem, który okej, może zrobić dużo, ale zupełnie nie ma siły i po prostu doszłam do ściany, że ile bym nie zrobiła, to już nie było po prostu progresu. Nie było progresu. Nie było w ogóle szans na to. No i podjęłam taką decyzję ciężką, że robię masę. Czyli było jedzenie nadprogramowych kalorii w dużych ilościach i odpowiedni trening do tego, bo chciałam jak najbardziej nabrać masy mięśniowej. Mówisz o tym, przepraszam, że ci przerwę, ale mówisz o tym ze smutną miną. Bo to było to odbiera radość z jedzenia? Nie, znaczy w ogóle powiem tak, to było trudne z wielu powodów. Jakby kobieta, która zaczyna nabierać nadprogramowe kilogramów i nie czuje się komfortowo ze sobą w danym momencie, no jest to trudne, naprawdę jest to wyzwanie. Ja niejednokrotnie płakałam, nie mogłam patrzeć w lustro i po prostu byłam załamana ogólnie, bo po prostu źle się czułam ze sobą, ale cały czas w głowie przyświecał mi ten cel, że po prostu ja chcę być silniejsza. Chcę być silniejsza, bo siła sprawi, że będę dużo bardziej sprawna. Jakby były naprawdę kryzysowe momenty. W ogóle co najśmieszniejsze, pierwszym kryzysowym momentem było to, że w ogóle nie mogłam przybrać na wadze. To jest najlepsze. Ja pierwsze pół roku, to im jadłam więcej, a jadłam bardzo czysto też, ale im jadłam więcej, tym bardziej chudłam jeszcze. Mhm. Więc ja dopiero po pół roku udało mi się wrzucić pierwsze pół kilograma na plus. I kolejne 2 lata zajęło mi wrzucenie 10 kilogramów prawie. Ponad 9 kilo wrzuciłam. Więc taki skok, wiecie, nagle z 55-56 kg na 65, to jest znacząca różnica, kiedy nagle się okazuje, że w nic się nie mieścisz, że no, takie gdzieś twoje, według ciebie, atuty twojego ciała no, zniknęły i człowiek cały czas takim, no dla kobiety jest to trudny moment, moim zdaniem, i cały czas musiałam sobie też przypominać o tym, co jest moim celem, ale to mi pomogło przetrwać.
potem, tym bardziej, że nie chciałam jakby nagle skoczyć z tą wagą, tak? Tylko zrobić to stopniowo i stopniowo z tej wagi później schodzić, nie? Że nagle ja teraz z powrotem zjadę 10 kilo w dół, bo po prostu bym wycieńczyła organizm, nie o to chodziło. Więc ja pierwsze 2 lata robiłam masę i kolejne 2 lata z tej masy schodziłam, z czego, uwaga, zeszłam w dół tylko 3 kilogramy. Ważę 62 kilo. Bo to się przerodziło w mięśnie. I to się przerodziło w mięśnie. I powiem szczerze, że nie żałuję. Mimo tej smutnej miny wcześniej, mimo tych trudnych momentów, nie żałuję niczego. Ani tych kryzysów, ani tych dodatkowych kilogramów, bo po pierwsze jest więcej siły, ja czuję się sprawna, jestem lepiej odżywiona, mam fantastyczne wyniki krwi, robię je regularnie. I powiem otwarcie, że nigdy jeszcze chyba nie czułam się tak kobieco jak teraz. No właśnie, bo jesteś pięknie zbudowana, jesteś umięśniona. W którym momencie poczułaś się kobieco? Bo mówiłaś, że były kryzysy, czyli zakładam, że przez ten czas, kiedy przybierałaś na wadze, ale jeszcze nie miałaś tych mięśni, było ciężko, ale z czasem zaczęłaś trenować, więc tych mięśni było więcej. Twoja sylwetka coraz bardziej przypominała tę, do której dążysz. Tak. I kiedy stwierdziłaś, czuję się dobrze ze sobą, jestem kobieca, i umięśniona, i to kiedy zaczęłam robić progres w treningu. Jakby zrozumiałam, że to nie moja sylwetka świadczy o tym, czy ja jestem kobieca, albo czy ja się czuję kobieco. Wbrew pozorom, im więcej mięśni nabierałam, tym więcej komentarzy takich dostawałam, że to jest okropne, że dziewczyny nie powinny mieć mięśni, że to jest obrzydliwe, że to w ogóle nie jest kobiece. I dostawałam takie komentarze i od panów, i od pań. Oczywiście poza tym dostałam mnóstwo fantastycznego feedbacku. Ale wiem, jak to jest, jak się słyszy raz coś negatywnego, tak, co nam bardziej wybrzmiewa. Tak, gdzieś tam bardziej to rezonuje w głowie. Ale i to był taki moment, w którym powiedziałam, Boże, ale dlaczego? No jakby szczerze, to, że ty tak myślisz, okej, masz do tego prawo. Jakby póki mówisz to w taki sposób, że to jest twoja opinia, ale mnie nie obrażasz, to spoko, możemy rozmawiać. Ale to nie warunkuje w ogóle mnie i mojego podejścia do siebie, do życia. Jakby kobiecość nie jest warunkowana tym, jak wyglądamy, tylko naszą psychiką. Kiedy zaczynamy się czuć dobrze ze sobą, my jako kobiety, momentalnie zaczynamy czuć się kobieco, czuć się pewniej i to nie jest do końca związane z tym, jak wyglądamy, naprawdę. I moje kilogramy in plus tylko mi to pokazały, że kiedy ja się czułam lepiej na sali, robiąc różne rzeczy i różne elementy, też zaczęłam się czuć po prostu lepiej sama ze sobą i przestałam zwracać uwagę na to, że mam rozmiar więcej, albo że mam więcej mięśni, albo że tym bardziej, że komuś się to nie podoba, bo po prostu no, mogłam zrobić więcej. Stałam się dzięki temu też bardziej niezależna w swojej głowie i to mi pokazało, że po prostu no, nie ma granic dla mnie, nie, żadnych. Niezależna, to jest słowo klucz, bo powiedziałaś, że sport daje nam niezależność w jednym z wywiadów. Co przez to rozumiesz? Tam są tak naprawdę 2 aspekty. Jeden jest taki totalnie psychologiczny, drugi fizyczny. Zacznę od tego fizycznego. Uważam, że nie ma złego momentu albo złego wieku, żeby zacząć. Przykładem jest na to moja ukochana babcia. Pozdrawiam która, babcię. Tak, pozdrawiam babcię, która ma 85 lat. Zaczęła ćwiczyć mając 80. Ludzie jak na nią patrzą, uważają, że ma 65. Robi tak niesamowite rzeczy, chodzi na treningi personalne w moim studio, trenuje z moim serdecznym przyjacielem i współpracownikiem Robertem. No i widać, że ona żyje. Ona dzięki temu, że się rusza, że jest sprawna, że nie bolą ją plecy, że ostatnio opowiadała, że przyniosła sobie 2 5-litrowe baniaczki wody do domu. Ona podkreśla to, że jest niezależna, że nie czuje się więźniem we własnym domu, że nie musi prosić o pomoc, że to powoduje, że ona żyje nadal, mając tyle lat. I dla mnie to jest właśnie piękne, że możemy też osobom starszym, jak i samym sobie pokazać, że możemy dużo więcej zrobić sami dla siebie. Ale to nie chodzi o to, żeby być Zosią Samosią, tylko im więcej rozmawiam ze starszymi osobami, tym więcej słyszę takich opinii, że oni nie chcą być problemem dla kogoś, że oni nie chcą być zależni, że nie chcą być uciążliwi. To są też ich ambicje, to jest ich całe życie, że mogli,
aktywność ogólnie ruchowa, sprawność pozwala nam jak najdłużej dla siebie samych być niezależnym. Po prostu. I jaki jest ten drugi aspekt? Ten drugi aspekt jest taki, że ta niezależność powoduje, że przestajemy mieścić się w ramach. Jakby nie, my nie jesteśmy zależni od innych. To nam pokazuje, że to, co, to nad czym pracujemy, to jest tylko dla nas, dla naszego wnętrza, dla naszej fizyczności. Nie robimy tego po to, żeby budować kogoś innego, tylko samych siebie. A jeżeli robimy to w zgodzie ze sobą, to daje nam totalną niezależność od otoczenia. Ale to nawet ładnie łączy się z tym, co mówiłaś wcześniej w związku z kobiecością. Tak. Także właśnie ta niezależność tego, że to ode mnie zależy to, jak ja się ze sobą czuję i jak na siebie patrzę w lustrze. Przez to nikt nie może mi powiedzieć, że nie jestem kobieca. Ale co jeszcze tobie podczas na przykład treningów pomaga poczuć się lepiej w własnej skórze? Nie masz tak czasem, że mimo wszystko wstajesz i ci się nie chce? Oczywiście. Albo czujesz, że nie, oczywiście, nie osiągasz tego, co byś chciała, albo że nie wyglądasz tak, jakbyś chciała? Może nie do końca. Jakby przestałam już patrzeć na to, że nie do końca wyglądam tak, jakbym chciała. Oczywiście zdarzają się lepsze i gorsze momenty, ale gdzieś tam to odsuwam na bok. Jestem typową kobietą, nie oszukujmy się. PMS robi nam sieczkę z mózgu i wtedy po prostu dzieją się absurdalne rzeczy. Ale poza tym, jak myślę o treningu, wiadomo, no, jest tak, że czasem staję sobie i myślę, Boże, jak mi się nie chce. Ale przestałam się cisnąć, przestałam wymagać od siebie rzeczy ponad miarę. Też znam na tyle swoje ciało i siebie, że wiem, kiedy to nie chce mi się, to jest opcja po prostu zwykłe lenistwo, a kiedy jestem po prostu naprawdę zmęczona, bo miałam dużo godzin w pracy, bo ileś stresujących rzeczy się wydarzyło w życiu. Staram się też umiejętnie balansować tym treningiem, że oczywiście ruch pomaga mi walczyć z moim stresem i z tym, co się dzieje, ale kiedy tych bodźców jest za dużo, to odpuszczam po prostu. Mówię, dobra, to dzisiaj zostanę w domu, ale jutro pójdę i na przykład będę się czuła lepiej, to zrobię sobie dwie jednostki. Zrobię sobie część A i część B i potem pójdę dalej swoim trybem. Jakby staram się nie dojeżdżać się za wszelką cenę, bo to nie o to w tym chodzi. Nie chcę umierać potem przez 3 dni, tylko chcę cały czas być sprawna. Poza tym też takie aspekty życiowe mi pokazują, że czasem ważniejsze jest zostać w domu z partnerem i podtrzymać go za rękę i sobie wspólnie obejrzeć film i miło spędzić czas, aniżeli iść na trening. Jakby zależy, jakie kto ma priorytety w życiu. Okej, trening jest dla mnie ważny i nie zamierzam z niego rezygnować, ale jakby no nawet gorszy dzień na sali jakby nie warunkuje mi tego, jaką jestem osobą i co jest dla mnie w życiu ważne. Bo ważni są moi bliscy i ważne to, jakim jestem człowiekiem też dla siebie i dla innych, a nie to, czy mi się coś udało na treningu, czy nie. Wiadomo, że są lepsze i gorsze dni, ale wbrew pozorom te gorsze dni są dużo bardziej wartościowe. Czyli czasem ci nie idzie i to jest okej. Natomiast mówiłaś, że raczej nie masz tak już, że nie podoba ci się twoja sylwetka, że patrzysz krytycznie na siebie. Fajne jest to, że te rzeczy, w których trenuję, one są nie tylko dobre technicznie, ale też powodują, że ja się w nich czuję fajnie, że one podkreślają sylwetkę i tak naprawdę niezależnie od tego, jak wyglądamy, jak jesteśmy zbudowane, te rzeczy, w których trenuję, jak wiecie, trenuję w rzeczach Adidasa, no powodują, że te najfajniejsze takie elementy, które lubię, no, pomaga mi to wyciągać na wierzch, więc ja też czuję się fajniej i lepiej i wiadomo, no czasem jest gorszy dzień, ale to wtedy wybieram sobie taki set, który powoduje, że jakby tego nie widzę, że to pomaga mi też odwracać uwagę od takich typowo kobiecych aspektów. No tak naprawdę to jest pierwsza taka kolekcja Adidasa, która ma tak szeroką rozmiarówkę, więc no tak naprawdę każda z nas, niezależnie od tego, jak wygląda, jakiego jest wzrostu, jakich jest gabarytów, czy jaki sport trenuje, może tutaj znaleźć coś dla siebie i myślę, że będzie właśnie zadowolona zarówno od takiej technicznej strony i takich technicznych aspektów sportu i tego, jak się czuje w trakcie wykonywania ćwiczeń, po wygląd i tego, jak się czuje od takiej typowej strony kobiecej w tych rzeczach. Myślę, że no tak jak
ja i wiele innych dziewczyn, no na pewno znajdziemy w tym coś dla siebie. O tym też jest cała ta kampania, że każda z nas jest inna, że Reimagine Sport pokazuje, że dla każdego ten sport znaczy zupełnie coś innego. Że z różnych powodów zaczynamy, z różnych powodów utrzymujemy ten sport, co innego nas motywuje, inne mamy cele, że każda z nas jest inna, ale to pozwala nam znaleźć się w tym jednym, jakby wielkim kręgu aktywności ruchowej i tego, co nam ten sport daje i powoduje, że my tak naprawdę we własnych życiach i dla siebie samych rośniemy. I mamy swoją pasję, w której się rozwijamy i nieważne, czy biegasz, czy dźwigasz, czy tańczysz, Adidas wspiera wszystkie najróżniejsze dyscypliny, w których się poruszamy. No dobrze, to skoro mówimy o Adidasie, to powiedz mi, jak ty się czujesz jako jedna z twarzy kampanii Reimagine Sport, w ogóle jako ambasadorka? W ogóle to jest bardzo trudne pytanie, bo ja za każdym razem, jak o tym myślę, to już się czerwienię i w ogóle, bo to jest w ogóle dla mnie bardzo duży zaszczyt. I szczerze nie spodziewałam się, że zostanę zaproszona do tak dużej kampanii. Z Adidasem współpracujemy już bardzo długo, bo żeby nie skłamać, 4 albo 5 lat, więc to jest naprawdę dla mnie bardzo jakby wartościowa współpraca. Tym bardziej, że to też był przykład na to, rób swoje, a dobre rzeczy ci się przytrafią. I tak było, robiłam znaczy, swoje. Mówiłeś przed nagraniem. Tak, robiłam swoje i Adidas sam się do mnie odezwał i chyba to było takie najbardziej dla mnie ujmujące w tym wszystkim. I na przestrzeni tych lat ta współpraca zaczynała się rozwijać coraz bardziej. I nie tylko jakby w takim ujęciu ambasadorskim, ale też od września 2018 roku jestem też trenerem w Adidas Runners Warsaw. Prowadzisz tutaj zajęcia też. Tak. Co to są za zajęcia i dla kogo są? Zajęcia nazywają się Movement and Strength. Ja bazuję głównie na treningu siłowym i treningu mocy. To są treningi głównie dla biegaczy. Mają one za zadanie przede wszystkim usprawniać osoby, które biegają i które tutaj przychodzą na zajęcia. Więc najpierw oczywiście pracujemy nad odpowiednimi zakresami, w których będziemy pracować, robimy progresję ruchu, mamy bardzo dużo stabilizacji i przechodzimy do części jakby siłowej, aby poza zwiększonymi zakresami w poszczególnych, załóżmy, stawach czy ruchach, utrwalać to treningiem siłowym, tak? Czyli zwiększamy siłę też w tych końcowych zakresach ruchu. Poprawiamy technikę w ogóle wykonywania ćwiczeń. Ja też no nie patrzę też do końca na to, że to jest tylko dla biegaczy albo że to ma na celu tylko, nie wiem, usprawnić lokomocję w postaci biegu, tylko dla mnie przede wszystkim najpierw przychodzą tutaj ludzie, więc zanim zaczniemy być sportowcami, najpierw chciałabym, żeby ludzie zaczęli być ludźmi i poruszali się jak ludzie, więc najpierw patrzę na to, że większość osób jednak siedzi za biurkiem w postaci modliszki, no właśnie, wszyscy żeby się są zgarbieni, wiesz, wiadomo, że ja też nie siedzę wyprostowana z kijem w plecach, że tak to ujmę, tylko raczej staram się siedzieć luźno, ale staram się pokazywać, że trening siłowy to nie jest czarna magia, że od tego dziewczynom nagle nie wyrosną wąsy i że to tylko pomaga i usprawnia i jest prewencją urazów. Bardzo dużo osób na sali mam takie, które są po kontuzjach biegowych. Znaczy, nie mówię tutaj, że to tam ktoś specjalnie zrobił, ale na przykład liczba kilometrów nabitych versus to, co robili mobility, stability, trening siłowy, uzupełnienia, no było tego za dużo versus ta druga część. I fajne jest to, że łapią zajawkę, że przychodzą, że wracają, że mam taki feedback, że dziękują, że mogli wrócić do biegania po kontuzjach, że im to pomogło. Więc jakby tak naprawdę te zajęcia są dla każdego, ponieważ formy skalowań ćwiczeń są dostosowywane mimo wszystko indywidualnie na zajęciach, więc każdy wie, w jakim zakresie albo z jakim ciężarem powinien pracować, co, jak wykonywać. Poza tym, że tak naprawdę jestem tutaj na stałe w Adidas Runners we wtorki i w czwartki, tak jak powiedziałam, i mamy zapisy przez aplikację, w ramach tej kampanii Reimagine Sport będzie też trening ze mną. Już za tydzień Your Own Way, więc śledźcie mojego Instagrama, zobaczycie co dalej, jak się można zapisać, dostać. Myślę, że będzie to też dla niektórych
ciekawe przeżycie, nowość. A powiedz, co szykujesz? Możesz zdradzić, czy to jest zatrana tajemnica? Na pewno możecie spodziewać się treningu siłowego. Okay. To jest pewne. Chciałabym to odczarować dla większego grona osób, które nie zawsze mają możliwość zapisać się tutaj na moje zajęcia regularne, tak jak rozmawiałyśmy. Więc myślę, że dla niektórych może być to coś nowego. Ale proszę się nie bać, wszystko jest właśnie, dla ludzi. Jeżeli ja nie trenowałam siłowo, to jestem nadal mile widziana? Tak, jak najbardziej. Dobra, wszystko opiszemy, znaczy wszystko, co możemy zdradzić, to opiszemy, a jak coś, to odsyłam do Ciebie na Instagrama. Tak, zapraszam, ale samego treningu nie zdradzam, to będzie niespodzianka. Parę razy wspomniałaś profilaktykę albo prewencję. Czy to jest taka trochę Twoja misja w tym, co robisz, żeby podejść trochę bardziej holistycznie do sportu i właśnie bardziej zdrowotnie? Tak, zdecydowanie, ponieważ z jednej strony jesteśmy sportowcami, a z drugiej strony nie. Najpierw jesteśmy ludźmi, tak jak powiedziałam w poprzedniej wypowiedzi, i staram się przekazać taką moją filozofię, że im lepiej będziemy, im bardziej będziemy sprawni, im dłużej będziemy żyć w tej sprawności, tym lepsze będzie nasze życie. Więc czasem, kiedy wiemy, że pracujemy, że chcemy do tego trenować i półzawodowo albo półprofesjonalnie gdzieś startować w różnych zawodach i tak dalej, pamiętajmy o tym, że poza tymi startami mamy życie. I to życie jest dla nas jedno i powinno być najważniejsze. Dlatego staram się podchodzić do tego bardziej holistycznie i pokazywać, że droga dojścia do tego celu na zawodach to nie zawsze jest tylko ta jedna, która niestety często okupywana jest później kontuzją, tylko możemy to pójść na okrętkę. Droga jest troszkę dłuższa, ale usprawnia nas całościowo. Dlatego jakby staram się pokazywać, że jeżeli chcemy być lepsi w czymś, to nie musimy robić tylko tego. Mhm. Tak? Jeżeli nie wiem, chcemy lepiej biegać przykładowo, no to nie musimy tylko biegać. Tak? Musimy zapewniać naszym ciałom ogólny rozwój i wsparcie w tym, co robimy. Przykładowo, jeżeli ja dźwigam, no to ja nie tylko dźwigam i biegam i robię trening wytrzymałościowy i robię gimnastykę i robię milion innych rzeczy, które mają mi pomóc dojść do tego, gdzie jestem, tak? Ale ktoś może pomyśleć, że dobra, ja nie ćwiczę profesjonalnie, nie chcę startować w zawodach, więc mnie to nie dotyczy, ja nie muszę usprawniać swojego ciała w taki sposób. Mhm. Ale powiedziałaś, że to są zajęcia dla każdego, czyli powinniśmy komunikować ludziom, że nawet jeżeli ćwiczą rekreacyjnie, tak jak ja na przykład, to i tak ten trening siłowy, jakościowy jest istotny? Tak, jak najbardziej, bo bardzo dużo rzeczy, które w ogóle jakby dzieją się w naszym życiu, to co robimy dynamicznie, nasze ciało nie jest na przykład na to przygotowane, w sensie nie wiemy, bardzo często, taki głupi może przykład, załóżmy, ktoś jeździ na nartach, poślizgniemy nawet na ulicy i nagle ręka nam wyskoczy do góry i nie możemy się ruszać przez tydzień. Jest to tak, taki ruch totalnie niekontrolowany, przykładowo, czy ktoś ma problem z tym nawet, żeby zrobić przysiad. Mhm. Tak? Spójrzmy na dzieci, jak są małe, dziecko automatem robi przysiad w pełnym zakresie, w ogóle dzieci się nie schylają, dzieci siadają i coś robią sobie na ziemi. Ludzie bardzo zwyczajnie się schylają, robią to na okrągłych plecach, mają bardzo ograniczony zakres przez nasz w ogóle siedzący tryb życia. My tylko i wyłącznie siedzimy. Siedzimy w pracy, siedzimy w samochodzie, rzadko kiedy coś robimy aktywnie, tak mówię globalnie. I taki trening, czy siłowy, albo inny rekreacyjny, uzupełniony o trening siłowy, pozwala nam usprawniać nasze ciało, niwelować złe skutki siedzenia, sylwetki zgarbionej, przykłyczonych przykładowo zginaczy, czy innych partii ciała obciążonych naszym trybem życia, tak? Więc taka godzina nawet treningu codziennie, rekreacyjnego, czy tutaj, pozwoli nam ogólnie nas usprawnić. Przykładowo miałam takich też podopiecznych, którzy do mnie przychodzili po różnych kontuzjach, z różnymi bólami mniej lub bardziej niesprecyzowanymi. I na przykład dla mnie najlepszy komplement był taki, słuchaj, po 6 latach pojechałam w góry i mogłam chodzić po górach i nie bolała mnie noga, nie bolało mnie kolano. I dla mnie to jest najfajniejsze, że to pokazuje, że ten sport na co dzień, trening siłowy na co dzień pomaga nam na tyle się usprawniać, że możemy wrócić do rzeczy, które lubimy. Tak jak u mnie było z jazdą na rowerze, lekarz zabronił, no bo boli panią kolano, powrót do sportu, do treningu siłowego, obudowanie mojego szkieletu mięśniami spowodowało, że no, ja otwieram sezon w maju i tam do września, października codziennie jeżdżę na rowerze, do pracy z powrotem wszędzie.
jakby nic mnie nie boli, nie mam z tego tytułu żadnych problemów. Jakby to pokazuje, że to pomaga nam żyć. Po prostu. I to właśnie pokazuje, że możemy poprzez sport zmieniać życia? To tak. Właśnie to jest to motto. Można to właśnie tak podsumować? Czy dodałabyś coś do tego? Tak, tam jest w ogóle bardzo dużo aspektów. To jest tak szerokie pojęcie, ale tak z mojego punktu trenerskiego widzenia, tak ja przez sport zmieniam życie. I bardzo to lubię i zmieniłam swoje życie i pomagam zmieniać innym, pokazywać, że tak naprawdę nie ma granic, że można wrócić do tego, co się lubi, tylko trzeba to zrobić z głową. Ktoś kiedyś tak mądrze powiedział, że kontuzja nie jest końcem drogi sportowej. Z początkiem tej mądrzejszej. Jakby moja praca z ludźmi jakby pomaga mi im otwierać jakby ten rozdział na nowo. Dzięki temu ja mam też takie poczucie, że zmieniam ich życie, a oni, wszystkie osoby tak naprawdę, które do mnie przychodzą, zmieniają moje życie, pokazują mi, że tam nie ma granic. Po prostu nie ma. I kiedy przychodzi podopieczna i mówi, słuchaj, bo ja pracuję jako fotograf, dużo siedzę i noszę ten sprzęt i siadają mi plecy, kolana i wszystko. I ja po jakimś czasie współpracy słyszę, wiesz co, nie pamiętam, kiedy mnie ostatnio bolały plecy. To jest w ogóle dla mnie najlepsza rzecz. Zmieniam życie, że niweluję ból. I życie bez bólu jest naprawdę fajną opcją. Aczkolwiek też nie demonizujmy bólu, bo ból wbrew pozorom jest bardzo dobry na początku, bo to jest dla nas pierwszy sygnał, że coś się dzieje nie tak, to nie jest. Więc tu nie chodzi o to, żeby tylko po prostu pozbyć się bólu, tylko znaleźć źródło, przyczynę i na tym pracować, tak? A z drugiej strony sport jakby nas wewnętrznie też zmienia, po prostu pokazuje jakby na co nas stać, dla nas samych. Pokazuje, ile mamy siły w sobie, ile się możemy sami rozwijać dla siebie, gdzie są nasze cele. Pomaga nam też zdefiniować pewne rzeczy, co jest dla nas ważne w życiu, mam takie poczucie przynajmniej. Ale też możemy popatrzeć na dzieci. No, sport w młodym wieku, poza takim ogólnym rozwojem psychofizycznym, jest też fajny, czy w ogóle fizycznym może tak, jest fajny, no bo pokazuje zdrową rywalizację, uczy pracy w grupie, często gry zespołowe, jakby, więc to nas rozwija bardzo wszechstronnie i też nas bardzo socjalizuje. I mówię to ja, jako osoba totalnie aspołeczna, bardzo się też w tym odnajduję. Lubię tę formę obcowania z ludźmi po prostu, więc to w jakiś sposób w stopniu rozwija jedną i drugą stronę. No tak, czyli właśnie sport staje się nie tylko wpływa na nasze zdrowie fizyczne, ale też na zdrowie psychiczne, bo one są zawsze ze sobą połączone. Tak. I też nie ma odpowiedzi czarno-białych, bo tak jak powiedziałaś gdzieś, sport pomaga nam w walce ze stresem, a jednocześnie jest stresorem. Tak. Czyli robi trochę złego, trochę dobrego, ale i tak wypadkowa jest na naszą korzyść. Finalnie robi dużo dobrego. Jeżeli coś się dzieje złego, to robimy to sobie sami. Ustalmy. Od dawna wiadomo, że sport ma super wpływ, jeżeli chodzi o walkę ze stresem. Czy w ogóle sport, aktywność? Może tak, bo jak mówimy sport, to ludzie bardzo dużo myślą o takim profesjonalnym podejściu do sportu, do zajeżdżania się 8 jednostek treningowych w tygodniu i tak dalej. Nie, mówimy o w ogóle aktywności. Spacer, rower, yoga, medytacja, bieganie, trening siłowy. Wszelkie możliwe formy aktywności dają in plus, jednak wpływają bardzo pozytywnie na wyrzut hormonów po wysiłku, poprawiają ogólnie nasze samopoczucie, więc to jest zawsze dobre, tylko kwestia jest tego, aby to odpowiednio dobierać. Tak jak powiedziałam wcześniej, jeżeli dużo się dzieje w naszym życiu, mamy bardzo dużo stresów, przykładowo nie dosypiamy jeszcze do tego i zaserwujemy sobie pokaźną dawkę po prostu treningu, no, przepraszam, że tak powiem, wpiernicz za wpierniczem, no po prostu zajazd fest, dzień w dzień, to po prostu nasz układ nerwowy i nasz organizm w którymś momencie powie dość. Więc tak, jest to jeden z czynników wpływających na nasz układ nerwowy, jest to w pewnym stopniu stresor i trening, będąc też stresorem intensywny, trenuje troszkę nasz układ nerwowy i dostosowuje go do różnych czynników, ale musimy pamiętać
o tym, że poza tym, że wyrzucamy się w ten tryb taki stresu, takiej pełnej gotowości, bo to powoduje trening, musimy też znaleźć moment na to, żeby się zregenerować, wyciszyć, dać temu organizmowi odpocząć jakby, więc tu musi być balans. I ja bardzo promuję aktywność i sport, tylko róbmy to z głową, więc sport i aktywność nigdy nie zrobi nic złego. Coś złego możemy zrobić sobie sami. Więc jeżeli ktoś ma, nie wiem, ewentualnie problem z tym, żeby sobie odpowiednio dobrać aktywność, że nie wie, że czuje się przemęczony i tak dalej, porozmawiać z trenerem, z osobą doświadczoną i spróbować znaleźć system dla siebie. Tak? Ja jeżeli przykładowo robię dwie jednostki, zdarza mi się robić dwie jednostki treningowe w piątki, to w sobotę nie robię nic zupełnie. W sensie mój dzień sprowadza się naprawdę do leżenia na kanapie i oglądania filmów. To jest mój właściwie jedyny wolny dzień. I w ogóle bez wyrzutów sumienia to robię, jakby nie mam z tym najmniejszego problemu, a ewentualnie idę na spacer. Więc jakby pamiętajmy, że aktywność i ruch przybiera różne formy i im więcej siedzimy w pracy na co dzień, tym więcej powinniśmy się ruszać, żeby utrzymać ten balans, ale nieróżnicowanie jednostek i ich intensywności w tygodniu albo na przestrzeni czasu może nam zrobić dużo złego. Masz bardzo takie stoickie i rozważne podejście do trenowania i bardzo mi się to podoba. I na koniec sobie wymyśliłam takie trzy pytania. A nie zawsze tak było. No, ale właśnie to jest piękne, że przeżyłaś tę drugą jakby stronę medalu. Wiesz, jak to jest za dużą presję na sobie wywierać. Tak. Nauczyłaś się z tego bardzo dużo i dzięki temu możesz dobrze prowadzić swoich podopiecznych, żeby oni popełniali tych błędów. Chociaż czasami też warto jest popełnić te błędy, ale może nie doprowadzić się do tak. Pamiętajmy właśnie za dużej też o tym, że pewne rzeczy muszą się wydarzyć w naszym życiu, bo tylko dzięki temu się uczymy. Ja bardzo długo żyłam w takim poczuciu bycia perfekcjonistką, wszystko musiało być tak, jak ja chcę i zawsze było niewystarczająco dobre i się dociskałam, dojeżdżałam. Wybiegałam myślami trzy kroki do przodu, czy to w pracy, czy w życiu prywatnym, żeby się tylko nie potknąć, żeby się tylko nie przewrócić. Nie da się tak. Trzeba dać sobie się przewrócić i tak naprawdę mocno chlapnąć twarzą w beton, żeby się nauczyć pewnych rzeczy. Bez tego się nie da. To tak jak z kontuzjami. Jeżeli się do nich doprowadzamy, to nie znaczy, że to jest koniec sportu. Liczę na to, że osoby, a przynajmniej z większością tak miałam do czynienia, po kontuzji później droga jest tylko mądrzejsza. Więc jakby dajmy się sobie czasem przewrócić. Ja też nigdy na siłę nikogo nie przekonuję do moich racji. Raczej jestem z tych osób, które słuchają i mogą coś zasugerować albo powiedzieć, słuchajcie, ja bym zrobiła tak i tak, moja historia jest taka i taka. Zrobisz jak uważasz. Ja ci w tym pomogę, na ile potrafię, bo też nie jestem wszechwiedząca i nieomylna. Jeżeli ja nie będę wiedziała, wyślę cię gdzieś dalej, ale sam się przekonaj, jak mi nie wierzysz. Jakby dajmy ludziom też wolność wyboru, bo to nie chodzi o to, żeby narzucać. Tak samo na moich zajęciach tutaj. No, ludzie przychodzą tutaj dobrowolnie i ja jestem w ogóle zachwycona, że po prostu miejsca znikają w 3 sekundy od pojawienia się zapisów i ludzie wracają. 3/4 tej grupy, jak i nie wiem, gdzie 80-90% to są stałe osoby, pozostałe się wymieniają, o ile uda im się zapisać. To jest tak, więc... Zachęciłaś mnie bardzo do tych zajęć, ale ta presja mnie trochę przytłacza. Dla mnie to też jest fajne, że jakby no, ja im pokazuję, jak to powinno wyglądać i okej, mam konkretne ramy, w których pracuję na treningu, ale w kwestii podejścia zostawiam im wolną jakby rękę, bo to każdy z nas musi przeżyć swoje. Ja natomiast wiem, że no, potrzebny jest balans w życiu i nie tylko życiowo, ale w kwestii treningów, no bo ciało nie wybacza. Po prostu nie oszukujmy się, będąc po 30. I pamięta. Będąc po 30 i tu dużo po 30, nie oszukujmy się, nic nie jest niemożliwe, ale nie regenerujemy się tak samo. Nasze ciało nie reaguje już tak samo, potrzebujemy więcej pracy, ale też i więcej odpoczynku i też trzeba o tym pamiętać. Jakby to ciało ma nam starczyć na kolejne 50-60 lat, załóżmy, a tak bym chciała. Żeby jak twoja babcia nosić 5-litrowe baniaki z wodą. Tak, i nie być zależna od moich dzieci, wnuków i tak dalej, cały czas czuć, że żyję, a nie wstawać z wielkim bólem pleców czy czegoś rano. Więc myślę o tym, że to jest proces,
długoterminowy, ten ruch ma mi dawać frajdę, a nie mnie zabijać, więc to staram się gdzieś przekazać, ale mówię, no, jest wolna wola, wolna ręka, każdy musi sam przejść przez pewne rzeczy. Aniu, jesteś bardzo inspirującą i skromną osobą. Dziękuję Ci za tę rozmowę i życzę Ci wszystkiego dobrego. Dziękuję i bardzo miło mi to słyszeć i się cieszę bardzo, że mogłam tutaj być i powiedzieć tyle. Mam nadzieję, że kogoś to zainspiruje, chociaż no, tak jak powiedziałam wcześniej, nigdy nie rozpatrywałam mojej historii jako inspirującą, ale będę się bardzo cieszyła, może jeżeli... właśnie dlatego jest tak wyjątkowo. Będę się bardzo cieszyła, jeżeli ktoś zrobi jakiś krok dla siebie przede wszystkim. Na pewno tak będzie. Do usłyszenia. Super, cześć. Do usłyszenia. Hej. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Jak zawsze na koniec przypominam, że podcastów możecie posłuchać na iTunesie, na Spotify oraz na YouTubie i ukazują się w każdy poniedziałek o godzinie 7 rano. I również zachęcam Was do wystawiania podcastowi opinii czy też recenzji, szczególnie na iTunesie. Tam możecie dać mu odpowiednią ilość gwiazdek, ale też dodać go do swojej biblioteki. Tak samo na Spotify możecie go zaobserwować. Na YouTubie zaś możecie zasubskrybować mój kanał oraz dać odcinkowi starą, dobrą łapkę w górę. Natomiast też właśnie w komentarzach na YouTubie zachęcam Was do zostawiania swoich przemyśleń. Jest to idealna przestrzeń do dyskusji. Tak samo jest zresztą na moim Instagramie Karolina Sobańska Podcast, bo każdy odcinek ma swój osobny wpis i możemy tam wymieniać się swoimi przemyśleniami. Ja to wszystko czytam i bardzo lubię zapoznawać się z Waszym punktem widzenia. Oczywiście też wiele, mam nadzieję, ciekawych informacji znajdziecie na moim takim oficjalnym Instagramie Karolina Sobańska. Wszystko Wam oczywiście linkuję u dołu. I po raz kolejny chwalę się, że ten podcast jest dostępny w wersji wideo, bo to było ogromne marzenie i mam nadzieję, że ten upgrade Wam również się spodoba. Za tydzień kolejna rozmowa z tego wyjątkowego cyklu. Ja Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Do usłyszenia za tydzień. Pa!